200 uczniów odwiedziło Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie 9 października podczas Dnia Otwartego Biblioteki. Uczniowie uczestniczyli w grach, zabawach i lekcjach bibliotecznych, które przybliżyły im funkcjonowanie placówki, a także pomogły zapoznać się z książeczkami dla dzieci. Chciałam Wam powiedzieć, że to jest pomieszczenie, którym się znajdujemy, to jest wypożyczalnia. Wypożyczalnia to jest takie miejsce, gdzie wchodzimy, wypożyczamy książeczki i zwracamy książeczki. Oczywiście, jeśli już mowa o ciekawych bajkach, to takie też zostały głośno przeczytane przez naszych gości. Śpieszą strażacy, czasem w nocy ze snu, czasem w dzień pod pranicą. Słychać warkot z dala, patrzy wioska cała. Nie samochód straży, jak czerwona strzała. O większego trudno słucha, jakby stefek burczy mucha. Ja nikogo się nie boję, choćby niedźwiedź, to dostoję. Wilki? Ja ich całą zdraję, pozabijam i pokraję. Te hieny, te lamparty, to są dla mnie czyste żarty. Nasi mali czytelnicy musieli również, na przykład z magicznego pudełka, wyjąć jakąś maskotkę i skojarzyć ją z prawidłową bajką. Kolejnym etapem zabaw była wioska indiańska, którą zarządzał wielki wódz Sokole Oko. Tutaj dzieciaki wysłuchiwały bajki, wykonywały odpowiednie gesty, na przykład strzelanie z łuku i polowały na bizony. Brawo, jakiego masz bizona? Próbuj jeszcze kogoś. Co więcej, musieli odgadywać dźwięki wydawane przez poszczególne zwierzęta, czy też jak najciszej przechodzić koło wyznaczonej osoby, tak by ona nie zorientowała się, z której strony drugie dziecko przechodzi. Jest, nie ruszaj się, kolega przechodzi koło ciebie. Dobra, i teraz ty podnieś rękę, z której strony przeszedł. Po zabawach odbyło się spotkanie z Ewą Chotomską. Autorka książek dla dzieci, przebrana za ciotkę Klotkę, opowiadała o swoim zawodzie, współpracy z dziećmi oraz zadawała pytania uczestnikom spotkania. O swojej pracy, muzyce i podejściu do życia opowiedział również nasz drugi gość, Marek Piekarczyk. Wokalista zespołu TSA, autor książki Zwierzenia Kontestatora, poruszył ciekawe aspekty z życia codziennego i zawodowego. Uczciwość w mojej branży polega na przykład na tym, żeby nie grać na wiecach wyborczych. Artysta nie może świecić twarzą w imieniu jakiegoś kandydata na przykład. To nie o to chodzi, że to jest uczciwy kandydat czy nie. Tylko artysta nie powinien, powinien być z boku. Poeci, malarze, muzycy powinni być jakby dalej od tego, daleko od układów. To samo dotyczy nieuczciwego brania pieniędzy przez artystów. Ja mówię, dlaczego nieuczciwego? Występują artyści i sprzedają też muzykę do reklam rzeczy, które nie są uczciwe, które nie są etyczne. Artysta robi coś takiego, że nabija się tam z banków, a potem stoi w reklamie, śmieje się i namawia na kredyty, a sam mówi, a te złodzieje tam oszukali mnie na frankach, ale to stoi, jak naliczy 100 tysięcy, to już jest szybka pożyczka, 0%. Chociaż wiesz, że tam jest 30% marży, nie? I tak dalej. Uczciwość polega na tym, że musimy stosować ją wobec siebie. Tą zasadę. Artysta musi być prawdomówny w swoim tym, co robi, bo w kłamstwach zabije za daleko i zmarnuje całe życie na pamiętaniu tego, co na początku skłamał. Na zakończenie dnia Marek Piekarczyk wraz z muzykami zagrał koncert akustyczny. Szaloną chmurą płyną ludzie, dzień się zaczyna, dzień bez ciebie.